Marcin chce oczernić Krystiana przed Pauliną i spróbować ją poderwać. Ma nadzieję, że dziewczyna w końcu zgodzi się z nim umówić. Jak się zaraz nie odczepisz, to wyskoczy jeszcze raz. Ja się go nie boję. Po prostu ja ci próbuję uświadomić, że twój chłopak to jest psycho jakiś. Przynajmniej umie się bić. Ja też przecież umiem i co, jakoś nie wyskakuję, złapam jak powalony do ludzi. Z czego to zadanie robisz? Z chemii. Możesz dać mi spokój, bo próbuję to ogarnąć? To Paulinka ci może pomogę, z tej chemii coś ogarnę w sumie. A może po prostu daj mi spokój, bo mam cię dosyć, gościu! No, jak chcesz. Jezu, Krystian, możesz coś zrobić temu choremu Marcinowi, bo normalnie nie wytrzymam zaraz. Nie daj mi spokoju, dajże mu w tą jego głupią gębę. O nie, wystarczy, że na WF-ie mnie wczoraj sprowokował i mu przywaliłem. Jezus, no i bardzo dobrze, nie możesz mu blać tak, żeby w końcu się do mnie przestał odzywać? Nie będę się bił. Serio, nie staniesz w mojej obronie? Wiesz, że nie mogę. Olejmy go. Tak, oczywiście, zaraz będzie stał pod moim domem, zacznie mnie śledzić, ale olejmy go, oczywiście. Sorki, Paulina, ja muszę lecieć. Licealistka jest rozczarowana zachowaniem Krystiana. Marcin czuje, że ma teraz szansę zbliżyć się do Pauliny i chce to wykorzystać. A co ty, Paulinka, taka wkurzona, czyżby cię chłopak zdenerwował? A nie mówiłam ci czasem, że masz przestać mnie śledzić i się ode mnie odwalić? A ja cię nie śledzę, ci tylko próbuję uświadomić, że twój chłopak to jest fajer, tak? Nie mów tak o nim. Poskarżyłaś się na mnie do niego, on co, nawet w twojej obronie nie stanął, no proszę cię. Jeszcze ci wleję, zobaczysz. Ja się go nie boję, to jest zwykły cieniasz, tak? Tak, jest cieniasem, siedział za pobicia, gościu. Paulinka, ty się powinnaś szanować, a nie bujać z takim mięczakiem, no popatrz się na siebie. Nie mów tak o moim chłopaku. Taka jest prawda, a ty jesteś dziewczyną mięczaka, ale trudno, sama tak wybrałaś.